profesor Leibowitz przedkłada ponad wszystko kontakt ze studentami. Wyjątkowa osobowość, bezkompromisowy charakter. Nazywam się Jeszajahu Leibowitz. Nie mam nic przeciwko Hollywoodowi. Myślisz, że nie oglądam z przyjemnością dobrych filmów? Oczywiście, że tak. Nie odrzucam kina, mimo że jest komercyjne. Ale ja chcę zrobić dobry film. To już twoja sprawa. Ale zupełnie nie rozumiem, jak można z tego wszystkiego zrobić film. Co w nim będzie? Co zobaczą ludzie? Zobaczą, jak pan mówi. Ale po co? Po co ktoś ma mnie oglądać? Kiedy idę do kina i widzę na przykład Meryl Streep, sprawia mi to przyjemność. Ale jaką przyjemnością może być oglądanie mojej osoby? Co sądzisz o Meryl Streep? Dla mnie to najlepsza aktorka. Meryl Streep? Tak. Ja wolę Sophie Loren. Masz dobry gust. Ona też jest niezła. Człowiek zatriumfuje nad sobą. Człowiek zatriumfuje nad sobą. Realizacja. Jakie są najważniejsze kwestie, które ostatnio poruszyliśmy? Mówiliśmy o triumfie człowieka nad sobą samym, o bohaterstwie człowieka pokonującego swoją własną naturę. Już do tego powracaliśmy raz wystarczy. Mówiliśmy także o aktualności problemu niepodporządkowania się, o odmowie podporządkowania się prawu przez obywatela w państwie. Zostań przy tym problemie i odrzuć pozostałe. Ten jest najważniejszy? Jest to problem ważny dla mnie i dla ciebie. Nie wiem, czy i dla innych. Ale to my decydujemy. Jaki jest pana wpływ na społeczeństwo? Nie mam żadnego wpływu na społeczeństwo. Na społeczeństwo Izraela nie mam żadnego wpływu. Wpływ mają tylko ci, którzy sprawują władzę. Jak więc wyjaśnić niezwykłą popularność pana i pańskich idei? Słuchając cię, można by pomyśleć, że chodzi o jakieś masowe zjawisko. Tymczasem na 4 miliony mieszkańców Izraela tylko kilkadziesiąt osób chciałoby się ze mną spotkać. Nagroda Izraela została przyznana profesorowi Jeszajahu Leibowitzowi za całokształt jego dzieła. Od ponad 50 lat profesor Jeszajahu Leibowitz przyczynia się do postępu naukowego w Izraelu, do wypracowania oryginalnej myśli filozoficznej i odgrywa stymulującą rolę w życiu intelektualnym, religijnym i politycznym społeczeństwa izraelskiego. Mimo skrajności niektórych wypowiedzi profesora Leibowitza, jury uznało, że społeczeństwo izraelskie doceni tę nagrodę dla najsurowszego spośród jego krytyków.
Ludzie związani z ruchem na rzecz odmowy służby wojskowej na terytoriach okupowanych cieszą się z tego wyboru. Tymczasem jeden z deputowanych do Likudu zażądał, aby jury zrewidowało swoją decyzję ze względu na poparcie, jakiego profesor Leibowitz udziela ruchowi Yesh Gvul. Nie boję się wojny domowej. Obecnie pokój jest niemożliwy. To dywersja. Koniecznością jest opuszczenie terytoriów, na których mieszka 1,5 miliona Arabów. Wówczas być może, ale tylko być może, będziemy mogli mówić o pokoju. Z wyrazami poparcia i z najlepszymi życzeniami zdrowia. Profesor Leibowitz powiedział, dla większości tych, którzy uważają się za Żydów, istotą judaizmu jest kawałek biało-niebieskiego płótna i działania wojskowe, jakie podejmuje się w obronie tego symbolu. Dominacja i bohaterstwo w walce to całe ich rozumienie judaizmu. Właśnie tak tworzy się dziś mentalność judeonazistowską. Parlament debatował nad przyznaniem Nagrody Izraela. Deputowani opozycji obrzucili profesora Leibowitza różnymi inwektywami. Kogóż cytują antysemici? Dla poparcia swych tez używają argumentów profesora Leibowitza. Profesor Leibowitz jest przez niektórych uważany za złorzeczącego wizjonera. Naprawdę jest jednak tylko najgorszym przykładem Żyda z diaspory. Nacjonalizm stał się religią tego narodu. Profesor Leibowitz oświadczył, że odmawia przyjęcia Nagrody Izraela. W wywiadzie profesor wyjaśnił, że spodziewał się żywych reakcji, jednak nie wyobrażał sobie, że sprawa wywoła tak wielki skandal. Delegacja młodzieży w imieniu lewicowej partii Meretz udała się na Uniwersytet w Jerozolimie. Prosimy, żeby nie odmawiał pan przyjęcia tej nagrody. Nie. Wasze prośby nic nie pomogą. Nominacja profesora Leibowitza stała się przyczyną burzliwej debaty. Ministrowie nie akceptują tego laureata, który zachęca do odmowy służby wojskowej na terytoriach okupowanych. Premier nie weźmie udziału w ceremonii wręczenia nagrody. Wszyscy są przeciwko nam. Kim są ludzie, którzy do pana przychodzą? Są to uczniowie klasy maturalnej, którzy niedługo otrzymają powołanie do wojska. Także członkowie kibuców oraz żołnierze, którzy odbywają służbę na ziemiach okupowanych. I widzą, co się tam dzieje. Dlaczego przychodzą spotkać się z panem? Przychodzą otworzyć przede mną swoje serca. Przychodzą, bo wiedzą, że już 20 lat temu przewidziałem, że to się tak skończy. Że jeśli będziemy się upierać przy wojskowej okupacji tych terytoriów, przeciwstawiać niepodległości narodu palestyńskiego, nie może się skończyć inaczej. A co pan mówi o służbie wojskowej na tych terenach? Mówię im, że wysyłają ich tam, żeby
stali się mordercami. Powinni odmawiać? Oni sami powinni dojść do takiego wniosku. Nikt nie może wymagać od kogoś bohaterstwa. Niepodporządkowanie się w tej kwestii jest bohaterstwem. Ten film jest dedykowany ruchowi Yesh Gwul. Bohaterstwem jest dla człowieka przeciwstawienie się swoim naturalnym popędom i skłonnościom. Człowiek nie jest odpowiedzialny za swoje naturalne skłonności, za wewnętrzne popędy. Jeśli przeciwstawia im się w imię wartości, jakie sobie obrał, jest bohaterem. Przejawia się to we wszystkich dziedzinach życia. Kiedy człowiek pokonuje swoją chęć posiadania, swoją miłość własną, pragnienie władzy, popęd seksualny, za każdym razem, kiedy zachodzi konflikt między naturalnymi skłonnościami a wartościami, człowiek staje się bohaterem. Tak więc, jeśli w imię wartości poświęci życie, przełamując swój instynkt samozachowawczy, staje się bohaterem. Nie znam niczego, co odnosiłoby się do życia czy do idei i co każdy rozsądny człowiek mógłby uznać za wartość. Człowiek musi żyć w państwie. Jednak państwo to tylko ramy. Państwo nie jest treścią. W sprawie treści nie może oczywiście zaistnieć jednomyślność. Nie jestem faszystą, gdyż nie upatruję wartości w samym fakcie istnienia aparatu władzy zwanego państwem. Ale nie jestem też anarchistą, gdyż uznaję potrzebę istnienia aparatu władzy. Jak mówią nasi mędrcy, bez strachu przed wszechmogącym człowiek byłby człowiekowi wilkiem. To oznacza, że państwo ma znaczenie czysto instrumentalne. Fakt, że człowiek jest obywatelem jakiegoś państwa, oznacza, że nie jest wolny. Uznajemy jednak, że jest to konieczność, której musimy się podporządkować. Żeby żyć w społeczeństwie, nie możemy się obejść bez tych ram, bez prawa i
aparatu państwowego, który je wprowadza. Istnieje więc przeciwstawność. Z jednej strony człowiek, który z zasady odrzuca wszelkie uzasadnienie narzucanej mu władzy. Z drugiej zaś konieczność istnienia władzy po to, by ludzie mogli żyć w społeczeństwie. To jest problem polityczny. Różne systemy, różne programy polityczne i systemy ustawodawcze są próbami rozwiązania tego problemu. Sens demokracji polega na ograniczeniu władzy państwowej do niezbędnego minimum. Ale takie minimum to już jest wiele. Państwo nie powinno się więc wtrącać do spraw wartości czy moralności? Takie jest moje zdanie. To mam na myśli, mówiąc, że władza powinna się ograniczać do niezbędnego minimum. Niezbędne minimum. Państwo nie zajmuje się wartościami, ale potrzebami. Niezbędnymi potrzebami. Tylko państwa totalitarne zajmują się wartościami. Na przykład państwo, którym kierował Hitler, było oparte na wartościach. Państwo nie powinno się opierać na żadnych wartościach. Państwo Stalina oparte było na jednej wartości, na władzy partii komunistycznej. A państwo Izrael? Dzisiaj państwo Izrael nie jest oparte na wartościach. Chyba że uzna się za wartość narzucanie żydowskiej dominacji Palestynie. Może to jest dzisiejszą wartością. Tak, to jest wartość. Poprawiam się więc, państwo Izrael jest oparte na wartości. Tą wartością jest narzucanie siłą żydowskiej dominacji całemu krajowi i drugiemu żyjącemu w nim narodowi. Taką wartość przyjmuje dziś państwo Izrael. W imię tej wartości poświęca się bardzo wiele. Zdrowie, integrację imigrantów, edukację. Wszystko po to, żeby utrzymać naszą dominację na ziemiach okupowanych. Mówię o strasznym zjawisku, jakim jest reżim narzucony społeczeństwu złożonemu nie z jednego, lecz z dwóch wrogich sobie narodów. Na nierozwiązywalny konflikt narodowościowy nakłada się konflikt społeczny. Jeden z tych dwóch narodów pracuje, a drugi go wykorzystuje. Dlatego nie może tu zaistnieć żaden ustrój demokratyczny, ani nie mogą być przestrzegane prawa człowieka. Podkreślam, nie mogą.
Nie zależy to od czyjejkolwiek dobrej woli. Jest to prosta konsekwencja faktu, że państwo Izrael jest dzisiaj państwem kolonialnym. Właśnie wtedy, gdy historię światową, począwszy od drugiej połowy XIX wieku, cechują procesy dekolonizacyjne. Izrael i Republika Południowej Afryki są państwami kolonialnymi. Proszę pana, odpowiem panu. Ustrój, który pozbawia 2 miliony ludzi praw politycznych i obywatelskich, nie jest demokratyczny. To wszystko. Izrael nie jest państwem demokratycznym. To nieprawda. Mimo posiadania wielu kolonii, Anglia była państwem demokratycznym. Metropolia była demokratyczna. Państwo Izrael pozbawia 2,5 miliona ludzi praw politycznych. Ale w Tel Awiwie panuje demokracja. W Tel Awiwie? Przecież ja mówię o całym Izraelu. Nie musi pan krzyczeć. Może nie na terytoriach okupowanych, ale w Tel Awiwie tak. Przecież to nie ma sensu. Właśnie, że tak. Nie można dokonywać takich rozróżnień. Podsumowując to, co zostało powiedziane o demokracji, należy stwierdzić, że państwo pozbawiające 1,5 miliona ludzi praw politycznych nie jest demokratyczne. Od czasu wojny sześciodniowej Izrael nie jest więc demokracją. Od wojny sześciodniowej Izrael nie jest już demokracją. Pozbawia 2 miliony osób praw politycznych i obywatelskich. Tak właśnie pan uważa? Uważam, że pozbawienie 2 milionów osób praw obywatelskich i politycznych nie jest opinią, lecz faktem. Tego chce państwo. Tak więc pytanie o to, czy Izrael jest demokracją, jest próżne? Tak. Państwo celowo pozbawia te 2 miliony ludzi praw obywatelskich. Republika Południowej Afryki także nie była demokracją. Ale rządzi nią wielki mąż stanu. Historia zapamięta jego nazwisko. Jest nim de Klerk. Stopniowo, ale coraz szybciej przyznaje on prawa obywatelskie i polityczne wszystkim mieszkańcom, także czarnym. Taki proces zachodzi dzisiaj prawie we wszystkich cywilizowanych krajach. Izrael jest jedyną dyktaturą wśród oświeconych państw. Nie przypadkiem Izrael jest jedynym państwem w cywilizowanym świecie, którym prezes Sądu Najwyższego mógł oświadczyć, że wolno torturować więźniów arabskich podczas przesłuchania. Wiadomo, że wszędzie na świecie władze dopuszczają do stosowania tortur, ale jest to nielegalne. Wszystkie państwa świata zachodniego w XVIII wieku, jeszcze przed rewolucją francuską,
Zakazały stosowania tortur w trakcie przesłuchań policyjnych. Wszystkie państwa zachodnie, a nawet carska Rosja. Izrael jest przykładem obskurantyzmu władzy państwowej. Kreatura sprawująca funkcję prezesa Sądu Najwyższego mówi tu, że stosowanie tortur jest dozwolone, jeśli wymaga tego interes państwa. Dowodzi to, że również u nas istnieje mentalność nazistowska. Takie są fakty. To prawda, że może ona zaistnieć wszędzie. Żadna społeczność ludzka nie może uchronić się przed takimi osobami. Ale w naszym aparacie sądowniczym żaden z sędziów ani adwokatów nie potępił tego człowieka. To wiele mówi o mentalności nazistowskiej, jaka u nas panuje. Filmoteka w Hajfie. Profesor Leibowitz. Proszę państwa, profesor Leibowitz. Jestem dosłownie zasypywany prośbami ludzi, którzy się do mnie zwracają. Jedni przychodzą, inni piszą, jeszcze inni telefonują. Nie przesadzam, mówiąc o tym zasypywaniu. Nie można powiedzieć, że nikt mnie nie słyszy. Wielu przychodzi do mnie spontanicznie. Jednym z tematów, który wtedy poruszają, jest odmowa służby wojskowej na terytoriach okupowanych. Dziesiątki, nawet setki osób przychodzą do mnie, żeby o tym porozmawiać. Wiedzą, tak jak wszyscy na świecie, od Australii po Norwegię, że na terytoriach okupowanych stosuje się tortury. Tortury. W dodatku stosujemy je na podstawie zgody udzielonej przez kreaturę, która jeszcze 3 lata temu pełniła funkcję przewodniczącego Sądu Najwyższego Państwa Izrael. Osoba, której prestiż jest wyższy niż prestiż prezydenta i premiera, świadomie zalegalizowała tortury przy przesłuchaniach więźniów arabskich. To właśnie rozumiem jako judeonazizm. Tak, Landau. To on zalegalizował umiarkowane użycie środków przymusu fizycznego.
Innymi słowy, judeonaziści naprawdę istnieją. Yes, judeo-nazi. Czy to pana szokuje? Nie jestem zszokowany. Po prostu stwierdzam fakt. Jeśli zaczynam krzyczeć, to dlatego, że jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą. Dlatego krzyczę, że judeonaziści naprawdę istnieją. Mówi pan tak dlatego, że uważa pan to za prawdę, czy że jest to pewna prowokacja? Mówię dlatego, że to prawda. Faszyzm nie przejdzie. Zgromadzenie upamiętniające masakrę w Bir Zeit. Braterstwo Żydów i Arabów. Niech żyje naród Izraela. Ci, którzy zgadzają się na okupację, świadomie bądź nie, zgadzają się także na morderstwo. Dosyć okupacji. Żydzi i Arabowie. Niech żyje naród Izraela. Z ludźmi takimi jak wy długo nie pociągniecie. Trzydzieści lat temu władze Stanów Zjednoczonych zaangażowały się w to podłe głupstwo, jakim była wojna w Wietnamie. Dziś cała Ameryka przyznaje, że było to podłe głupstwo. Głupia podłość. Wysłano tam tysiące amerykańskich żołnierzy. 60 tysięcy poległo. Dzisiaj nikt nie jest w stanie powiedzieć, w imię czego. Również Żydzi byli w to wmieszani. Na pierwszym miejscu pan Kissinger. Jest on odpowiedzialny za śmierć tysięcy Amerykanów i milionów Wietnamczyków. Ale naród żydowski nie jest za to odpowiedzialny. Henry Kissinger działał jako polityk amerykański, a nie żydowski. U nas jednak sprawy wyglądają inaczej. Weźmy choćby przykład, o którym ostatnio pisała prasa. Jakieś 2 miesiące temu. Zatrzymano młodą, 19-letnią Arabkę. Prawdopodobnie członkinię OWP, czy czegoś w tym rodzaju. Musiała nosić kajdanki dzień i noc. To czysty absurd. To właśnie nazywa się umiarkowanymi środkami przymusu fizycznego. Nosiła kajdanki, mimo że była w ciąży i zbliżał się okres porodu. Zakazano zdejmowania jej tych kajdanek. Urodziła dziecko z kajdankami na rękach. I za to naród żydowski jest odpowiedzialny. To zdarzenie, o którym pisała cała prasa, ten jeden przypadek, wystarcza, żeby przytoczyć słowa proroka Jeremiasza. Okryję was wiecznym wstydem i wieczną hańbą, której nie zapomnicie.
Czy obecna polityka Izraela plami imię całego narodu żydowskiego? Oczywiście. Dlatego zacytowałem ten werset z Jeremiasza. Okryję was wiecznym wstydem i wieczną hańbą, której nie zapomnicie. Jednak sam fakt, że prasa opisała tamto wydarzenie, dowodzi, że państwo Izrael nie jest jeszcze państwem faszystowskim. W państwie faszystowskim nie byłoby to możliwe. Zgadzamy się ze sobą bardziej w praktyce niż w teorii. Raczej w praktyce niż w teorii. Dobrze powiedziane. Różnica między nami polega na tym, że pan Vidal Naquet jest humanistą, a ja nie. Jednak naszym wspólnym problemem jest teraźniejszość. Zgadzamy się co do teraźniejszości, ponieważ obaj uważamy, że okupowanie terytoriów arabskich świadczy o zdeprowowaniu. O zdeprowowaniu judaizmu Izraela i stanowi na dłuższą metę zagrożenie dla Izraela jako państwa żydowskiego. Wielkie zwycięstwo w wojnie sześciodniowej było polityczną i historyczną klęską państwa Izrael. Była to katastrofa dla ludzkości czy dla idei judaizmu. To katastrofa dla narodu żydowskiego i dla państwa Izrael. Oczywiście. Ale czy tak jak ja uważa pan, że fakt bycia państwem żydowskim pociąga za sobą pewne obowiązki? A jaka jest racja bytu państwa żydowskiego? Otóż jest ona taka, by zapewnić ramy niepodległości narodowi żydowskiemu. Ale mówiąc to, nie definiujemy pojęcia narodu żydowskiego. Jednak politycy, którzy występują w imieniu Izraela, twierdzą, że występują w imieniu narodu żydowskiego. Potępiam takie postępowanie. Pan zdaje się również. Mówią w imieniu narodu żydowskiego, ale jak go dzisiaj zdefiniować? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Od XIX wieku, prawie od 200 lat, a na pewno w ciągu ostatnich 150 lat, naród żydowski w historycznym rozumieniu ulega rozpadowi. Zgadzam się z tym. Problem narodu żydowskiego nie ma jednak nic wspólnego z problemami polityki państwa Izrael. Nie jestem faszystą. Dla mnie państwo nie uosabia żadnych wartości.
To tylko ramy służące zaspokojeniu najważniejszych potrzeb. Jakiś czas temu przeprowadzał ze mną wywiad pewien znany dziennikarz piszący do działu historycznego w London Times. W trakcie rozmowy zapytał mnie, jaka jest wartość niepodległości narodowej i politycznej. Odpowiedziałem: mieć prawo i możliwość popełnienia własnych błędów i zbrodni i być za nie odpowiedzialnym. Rozumiem. Jeśli nie jestem niezależny, to nie jestem odpowiedzialny. Teraz jestem odpowiedzialny. Taki jest sens wolności. Jestem odpowiedzialny za swoje własne czyny. Nie wydaje się panu, że w tworzeniu państwa Izrael jest coś z kolonializmu? Nie sądzi pan, że Izrael jest społeczeństwem kolonialistów? Związek narodu z krajem jest sprawą przekonania. Nie jest to więź prawna. Żydzi żywią przekonanie, że Izrael jest ich państwem. Jednak tragedia polega na tym, że mieszkają tutaj dwa narody i każdy z nich jest głęboko przekonany, że to jego kraj. Tego stanu nie można zlikwidować za pomocą teorii, ani ideologii, ani religii, ani polityki. Problem podziału nie jest problemem praktycznym, lecz psychologicznym. Jestem przekonany, że ten kraj należy do mojego narodu. Ten sam kraj, który Yasser Arafat uważa za swój. Ale to przecież nie oznacza, że... To oznacza, że są dwie możliwości. Trzeciej nie ma. Pierwsza możliwość to totalna wojna pomiędzy państwem Izrael a państwami arabskimi, od Maroka aż po Kuwejt. Mają one 140 milionów mieszkańców. W wojnę byliby zamieszani wszyscy. Wschód i zachód po stronie Arabów. Drugą możliwością jest podział kraju. Ale nikt tego nie chce. Nie ma trzeciej możliwości? Nie ma. Gdyby jednak przyznać prawa wyborcze wszystkim mieszkańcom, tak żeby wszyscy mieli prawo głosu, wówczas w parlamencie byłoby 45 deputowanych arabskich. Zresztą kto zagwarantuje, że oni się na to zgodzą? Nie ma nic mniej pewnego. Ale przyjmijmy, że się zgodzą. Czysto teoretycznie. Mielibyśmy wówczas całą Palestynę, w której 4 miliony Żydów i 2,5 miliona Arabów miałyby równe prawa. W parlamencie byłoby wówczas 45 deputowanych arabskich. A może nawet arabski premier. Jest pan przeciw?
przejmowe tajemne imioty. Czemu służyłoby wówczas państwo Izrael? Jeśli nie służy utrzymaniu niepodległości narodowej i politycznej narodu żydowskiego, to nie ma racji bytu. Żyd może także zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Nie ma żadnych przeszkód. Państwo Izrael nie ma stanowić schronienia dla Żydów. Żydzi nie potrzebują schronienia w żadnym kraju na świecie. Wciąż hołdujemy koncepcjom, które przeszły już do historii. W Republice Weimarskiej, jaką znałem w czasach, kiedy tam mieszkałem jako rosyjski Żyd, uchodźca, nie zaznałem żadnej dyskryminacji. Mimo że w niemieckim środowisku studenckim antysemityzm był niemal namacalny i przepajał całą atmosferę. Nie mieliśmy ze sobą żadnego kontaktu. Naprawdę żadnego kontaktu. Jakiekolwiek kontakty między mną a studentami niemieckimi były nie do pomyślenia. Jednak nie doświadczyłem żadnej dyskryminacji. Ani w tym, co tyczyło się studiów, ani przy rozdziale stypendiów. Otrzymywałem stypendia nawet stypendia badawcze. Hitler nie należał do tradycji niemieckiego antysemityzmu. Był zjawiskiem wyjątkowym. Niemiecki antysemityzm nie zaszkodził ani jednemu Żydowi. Ani na uniwersytecie, ani w działalności gospodarczej. Tak jak we Francji w czasach afery Dreyfusa. Mamy czasami fałszywe wyobrażenie. Żaden Żyd nie poniósł wtedy strat ani w działalności gospodarczej, ani politycznej. Oczywiście byli tacy, którzy za wszelką cenę pragnęli się zintegrować ze społecznością nieżydowską. Ci rzeczywiście ucierpieli. Antysemityzm przysparzał im cierpień natury psychologicznej. Nie cierpieli ani ekonomicznie, ani politycznie, ale w sensie psychologicznym. Dlaczego społeczność nieżydowska uważa mnie za obcego? Innymi słowy, na skutek tego antysemityzmu cierpieli w sensie psychologicznym
zasymilowani Żydzi. W naszych czasach, w roku 1991, żaden Żyd nie potrzebuje azylu. Przepraszam, w 1992. Dzisiaj nigdzie na świecie Żydzi nie potrzebują azylu. Są za to Żydzi, którzy potrzebują ram dla niepodległości narodowej i politycznej. Ja do nich należę. Jest to wybór wartości, a nie potrzeba. Azyl jest potrzebny. Jeśli dla ratowania życia nie masz innego wyboru, jak przyjechać do danego kraju, wtedy ten kraj staje się potrzebą w celu ratowania życia. Ale syjonizm jest wyborem, którego nie dokonują wszyscy Żydzi. To, co dzieje się z narodem żydowskim w państwie Izrael, nie wiąże się z syjonizmem. To wykracza poza jego ramy. To dotyczy człowieka. Nie jestem faszystą. Dla mnie państwo, suwerenność narodowa są jedynie ramami. To, co się dzieje wewnątrz tych ram, dotyczy człowieka, a nie państwa. Potwór nazywany Wielkim Izraelem nie jest państwem narodu żydowskiego. Bardziej byłaby nim Rodezja, czyli Zimbabwe, pod panowaniem Żydów. Państwo żydowskie jest teraz jedynie narzędziem ucisku drugiego narodu. Nie reprezentuje ono interesów narodu żydowskiego, ani nie rozwiązuje jego problemów. Reprezentuje jedynie interesy władzy sprawowanej nad 3 milionami Żydów i 2 milionami Arabów. Narody te nie są równouprawnione. Jeden dominuje nad drugim. Z punktu widzenia interesów państwa, w faszystowskim rozumieniu rzeczy, władza jest czymś wzniosłym. Lecz z punktu widzenia interesów narodu żydowskiego, jest to nie tylko niepotrzebne, ale nawet szkodliwe. Każdy aparat władzy, który uważa lub wierzy, że jest w stanie tworzyć wartości, prowadzi do totalitaryzmu, a nawet faszyzmu. Władza nie powinna przyznawać sobie kompetencji wykraczających poza zaspokajanie niezbędnych potrzeb życia społecznego. Nie powinna przyznawać sobie kompetencji w dziedzinie wartości. A czy demokracja nie jest wartością? Wartość jest tym, dlaczego można, a nawet należy, poświęcić wszystko. Jest to rzecz, dla której poświęca się wszystkie inne. Należałoby się więc zastanowić, co rozumiemy przez demokrację. Czy chodzi o podstawową, najprostszą formę władzy większości, która, tak jak pojedynczy człowiek, może być zła i głupia? Czy chodzi
O tę najprostszą formę? Innymi słowy, demokracja nie jest w żadnym razie gwarantem politycznej mądrości i prawości. Ale ma za to jedną ogromną przewagę nad pozostałymi ustrojami. Tę, że w demokracji można zmieniać władzę, nie wykraczając poza ramy ustroju. W każdym innym ustroju zmiana władzy wymaga rewolucji lub powstania, czyli przemocy. Natomiast w demokracji można dokonać zmiany władzy, choć nie ma pewności, czy ta nowa będzie lepsza. Jednak ją także można zmienić. I to jest ta ogromna przewaga. Ale dotyczy to wyłącznie aspektu formalnego władzy. Treścią, czyli wartością jest to, że demokracja, jaką znamy od 200 lat, różni się od demokracji ateńskiej, uznawanej przez niektórych za wzorcową. Tym, że ogranicza kompetencje władzy. Nawet jeśli władza jest wyrazem woli większości. Ograniczenie kompetencji władzy powinno być podstawową zasadą polityki, niezależnie od rodzaju tej władzy. Czy chodzi o dyktaturę, monarchię, oligarchię, czy demokratyczną większość? Tak więc wracamy do punktu wyjścia. Należy ograniczyć kompetencje państwa do niezbędnego minimum. Ale także minimum. To już jest wiele. Dla sężysta Jakobina wolność była najwyższą zasadą. A przecież był on daleki od naszego rozumienia demokracji. Mimo to powiedział ważną rzecz. Lud ma tylko jednego groźnego wroga. Jest nim jego rząd. Tak. Lud ma tylko jednego groźnego wroga. Jest nim jego rząd. Jest to prawdą nawet w demokracji. Począwszy od chwili, kiedy ludzie zaczynają sprawować władzę, nawet jeśli czynią to z wyboru większości, stają się niebezpieczni. Czy takie ograniczenie jest narzucone przez prawo? Na przykład w Ameryce pierwsza poprawka jest prawem. Zakazuje ona wszelkich ustaw ograniczających wolność słowa, nawet jeśli zostałyby wprowadzone przez większość. Dlatego potępiam głupią i złą zasadę, wedle której najwyższą powinnością człowieka jest ślepe posłuszeństwo wobec prawa. Człowiek powinien umieć złamać prawo wtedy, gdy jest to konieczne.
Rozważając rzecz teoretycznie, dlaczego w gruncie rzeczy skazano Eichmanna? Ponieważ nie wiedział, że powinien był złamać prawo i odmówić posłuszeństwa wobec legalnych rozkazów, jakie otrzymał. Często cytuje pan słowa Emersona. To właśnie chcę powiedzieć. Człowiek uczciwy nie powinien być nazbyt posłuszny wobec prawa. Czy istnieje jakaś analogia w dziedzinie religii? Jest dokładnie tak samo. Jerozolima została zburzona, ponieważ dosłownie zastosowali się do tego, co mówi Tora. Człowiek powinien wiedzieć, że w niektórych szczególnych sytuacjach nie powinien działać według nakazów prawa, nawet jeśli jest to prawo boskie. Nie jest to ogólna reguła, lecz dotyczy specyficznych przypadków. Teraz proszę panie o zadawanie pytań. Pan profesor określił się kiedyś jako wolontarysta, egzystencjalista. Jako ktoś, kto wybrawszy jakieś dzieło Beethovena czy Bacha, graje dokładnie według partytury, którą napisał kompozytor. Najwyższą wartością jest dla pana profesora religia. Czy w dziedzinie religii jest miejsce dla przypadku, kiedy człowiek w jakimś szczególnym momencie może złamać prawo? Zadała pani bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre. Tego pytania nie stawia się a priori, lecz a posteriori. To znaczy, nie można z góry określić, jakich przykazań i jakich zasad należy przestrzegać, a które wolno złamać. To można określić tylko a posteriori. Oto znajduje się w pewnej sytuacji. Czy mam podporządkować się prawu? Czy je złamać? Pytanie, jakie pani stawia, jest bardzo poważne. Bardzo dobrze je pani sformułowała, ale nie można na nie odpowiedzieć, ponieważ każdy przypadek należy rozpatrywać osobno. Zachęca pan młodzież do nieposłuszeństwa wobec prawa ze względu na pewne swoje poglądy. Jutro powie pan, że nie uznaje tego rządu, że nie chce pan płacić podatków. Myślę, że używa pan niewłaściwego przykładu, mówiąc o Eichmannie. To oczywiste, że nie możemy być posłuszni bezprawnym rozkazom. Ale przecież on wykonywał rozkazy zgodne z prawem. Jeśli uważacie, że mieliśmy rację, wieszając go, to właśnie dlatego, że istnieją wyjątkowe sytuacje, kiedy poszczególni ludzie w szczególnych momentach mogą złamać prawo. Jest to możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach.
To wyklucza pańskie uogólnienia o podporządkowywaniu i niepodporządkowywaniu się prawu. Ten, kto tego nie uznaje, przyjmuje ideologię nazistowską, wedle której prawo, a zatem to, co emanuje z aparatu państwowego, jest dla człowieka najważniejszym punktem odniesienia. Jest grupa 160 żołnierzy, wśród nich 10 oficerów, którzy odmówili służby na terytoriach okupowanych. Zostali za to uwięzieni. Każdy z nich jest bohaterem. Czy można wymagać od kogoś bohaterstwa? Nikt nie może wymagać bohaterstwa od bliźniego. Można go wymagać tylko od siebie. Jeśli ktoś zadaje mi pytanie, to ani ja, ani nikt inny nie ma prawa powiedzieć mu: powinieneś być bohaterem i ponieść konsekwencje tego, że hołdujesz wartościom, jakie sobie wybrałeś. Ale można tego wymagać od zbiorowości. Nazywa się to zachętą do buntu. Tutaj wyciąłeś jedną rzecz. Przez to widz może nie zrozumieć, o co chodzi. Powiedziałem także: organizujcie zbiorową odmowę służby na terytoriach okupowanych. W przeciwnym razie nikt nie zrozumie, o jaką zbiorowość chodzi. Teraz jest jasne, dlaczego mówię o zachęcie do buntu. Nie masz prawa tego wycinać. Wiem, że to może wywołać bardzo gwałtowne reakcje. Ale to jest najważniejsze. Nie można wymagać bohaterstwa od jednostki. Ale wszystkich, którzy się do mnie zwracają z pytaniem, czy mają służyć, czy nie, odpowiadam: organizujcie zbiorowe nieposłuszeństwo. To właśnie im mówię. Wyciąłeś te kilka zdań, bo uważasz, że są zbyt prowokacyjne. Ale ta prowokacja jest najważniejsza dla tego, o czym mówię. Czy nigdy nie słyszałeś o tym, co ludzie nazywają buntem? Zadajesz pytania jak ktoś z innej planety. Pytasz mnie, czy można decydować o łamaniu prawa. Nigdy nie słyszałeś o buncie? W całej historii ludzkości jest ich pełno. Nieposłuszeństwo nie może być regułą. Co powinien zrobić rząd, żeby móc się wycofać? Jak wyjść z terytoriów okupowanych? Przerywa mi pan. Mam polecenie. Nie obchodzi mnie stanowisko rządu izraelskiego. Obchodzą mnie ci młodzi ludzie.
Mogę skończyć? Stawiał się przeważającej postawie panującej w armii, w której służy, która jest jego armią, armią jego kraju. Ale chwileczkę, ja im mówię tak. Przychodzicie do mnie pojedynczo, jest was wielu, ale jesteście rozproszeni. Zorganizujcie zbiorowe nieposłuszeństwo. Zachęcam do buntu. Przypuśćmy, że 500 młodych ludzi przed poborem napisze do Ministerstwa Obrony. Niedługo staniemy się częścią armii Izraela. Pragniemy służyć z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił. Jednak odmawiamy służby na terytoriach okupowanych, ponieważ pragniemy być żołnierzami, a nie zabójcami. Jeśli 500 młodych ludzi podpisze taki list, coś się zmieni w państwie Izrael. Zawsze znajdą się ludzie, którzy powiedzą, że dyscyplina w armii jest najważniejszą wartością. Takie opinie można spotkać także u nas. Jednak ten, kto je podziela, nieświadomie identyfikuje się ze sposobem myślenia Adolfa Eichmanna, który tylko wykonywał legalne rozkazy. Uważał, że najważniejszą powinnością oficera jest wykonywanie rozkazów, jakie otrzymuje od tych, którzy są uprawnieni do ich wydawania. Był to zresztą jeden z argumentów jego adwokata w trakcie procesu. Że działał zgodnie z prawem? Tak. Podtrzymywał opinię, jaką można usłyszeć także u nas, że najważniejszym obowiązkiem oficera jest wykonywanie wydawanych mu rozkazów. Innymi słowy, narodowy socjalizm niemiecki nie miał monopolu na postawy takie jak Eichmanna. Dlaczego tylko nieliczni intelektualiści głoszą swoje poglądy głośno i stanowczo, tak jak pan? Tłumacząc to w kontekście psychosocjologicznym, mogę powiedzieć, że dla mnie jest to łatwe. Innym jest trudniej. Dla mnie to bardzo łatwe. Dlaczego? Co mi mogą zrobić? Inni, młodsi ode mnie o 40 czy 50 lat, myślą o swojej karierze. Ja nie muszę się martwić o swoją karierę.
inni intelektualiści mogliby utracić pozycję, jaką zajmują w społeczeństwie. Ja nie mam się czego obawiać. Z całą skromnością mogę powiedzieć, że mam pozycję, którą nikt nie jest w stanie zachwiać. Dlatego nigdy nie wytoczono panu procesu? Nigdy nie miałem żadnego procesu. Ani żadnej sprawy. Nigdy. Czasem wymyślają mi przez telefon. Dostaję też obelżywe anonimy. Ale nikt nigdy mnie nie zaatakował. Dlatego powiedziałem ci, że to nie wymaga ode mnie żadnego bohaterstwa. To dla mnie łatwe, dla innych nie. Włączenie się do systemu, do jakiegokolwiek systemu, nic nie kosztuje. Bohaterstwem jest przeciwstawienie się systemowi, którego jest się częścią. Przeciwstawienie się społeczności, do której się należy. Bardzo łatwo przeciwstawić się jakiejś grupie, jeśli jest się na zewnątrz. Ale przeciwstawienie się swoim towarzyszom, swojej grupie wymaga wielkiej siły intelektualnej i moralnej. Czy w Izraelu bardziej niż gdzie indziej? Jest to prawdziwe wszędzie. Jest to prawda ogólnoludzka. Sprawdza się w życiu codziennym. To nie jest właściwość państwa, armii ani wojny. To prawda życia codziennego. Jeśli jakiś człowiek żyjący w nędzy znajduje na targu portmonetkę pełną banknotów dolarowych i idzie na policję, żeby odnaleźć właściciela, to jest czyste bohaterstwo. To rzadki przykład bohaterstwa. Czy wiesz, od jakich słów zaczyna się księga Nakryty stół? Człowiek zatriumfuje nad sobą. Mogę ci pokazać, stoi tu na półce. Człowiek zatriumfuje nad sobą i wstanie rankiem, by oddać cześć Bogu. Tematem tej księgi jest cześć oddawana Bogu. Dlaczego bohaterstwem jest triumf nad sobą? Dlaczego nie po prostu wstań i oddaj cześć Bogu? Nasi mędrcy z niezwykłą intuicją psychologiczną nie powiedzieli: nie obawiaj się śmierci. Wielu ludzi nie obawia się śmierci. Wśród wszystkich ludów, we wszystkich kulturach dążono do wojen. Nie unikano śmierci. Ale nasi mędrcy powiedzieli: nie obawiaj się tych, którzy szydzą. To właśnie wymaga bohaterstwa. Taka jest sytuacja żołnierzy,
którzy odmawiają wykonywania rozkazów. Innymi słowy, oni przestrzegają prawa. Mają poczucie przynależności do armii, którą uważają za swoją. Są świadomi, że dyscyplina tworzy wojsko. Wiedzą, że ich postawa nie będzie zaakceptowana. Może nawet nie będzie zrozumiana. A już na pewno nie zostanie uszanowana. Jeśli to wytrzymują, są bohaterami. Przed chwilą cytowałem komentarz z Talmudu. Jerozolima została zburzona, ponieważ dosłownie zastosowali się do tego, co mówi Tora. Cytowałem także Emersona. Ale i u Rzymian, których prawo było tak niezwykle formalne, można znaleźć takie przysłowie. Chyba przytacza je Cyceron. Czytałem to dawno temu. Prawo przez swoją surowość może w niektórych przypadkach stać się skrajną niesprawiedliwością. Prawo. W tym szczególnym przypadku stosowanie prawa byłoby niesprawiedliwością. Jest to decyzja, którą może podjąć tylko uczciwy człowiek. W przeciwnym razie każdy łajdak mógłby nadużywać tej zasady. Dlaczego nieposłuszeństwo jest dla pana tak niezwykle ważne? Dlaczego? Bo chcę położyć kres reżimowi panującemu w państwie Izrael. Zachwiać tym reżimem. Jest to reżim, którego jedyną racją bytu jest narzucanie aparatu państwowego innemu narodowi. Zastanawiam się, czy pan walczy przeciwko temu konkretnemu reżimowi, czy też manifestuje pan swoją nieufność wobec państwa w ogóle. Czy nie mówimy tu o konkretnym przypadku państwa Izrael i okupowanych przez nie ziem? O jakim państwie rozmawiamy? Czy ja się zajmuję Paragwajem? Dlaczego chce pan zachwiać tym reżimem? Bo chcę. Dlaczego? Powtarzam, najważniejsza jest ludzka wola. I nie można jej uzasadnić w sposób racjonalny? Właśnie. Wola człowieka jest przyczyną jego działań. Celowość działań człowieka polega na tym, że dąży do tego, czym widzi jakiś cel. Na tym polega celowość. We wszystkich dziedzinach życia. Ponieważ ze swej natury wartości są nieosiągalne,
Co pozostaje człowiekowi? Podejmowanie wysiłków, żeby się do nich zbliżyć. Czy będzie to sprawiedliwość, piękno, pokój, czy też wiara? Człowiek zawsze może do nich dążyć i walczyć o nie. Zawsze może o nie walczyć. To jest drugie oblicze historii. Cytowałem w związku z tym pewnego Francuza i pewnego Anglika. Powiedzieli o historii dokładnie to samo. Voltaire i Edward Gibbon. Słyszałeś, jak to mówiłem? Tak, ale chciałbym usłyszeć jeszcze raz. Voltaire powiedział: historia jest tylko zbiorem szaleństw, zbrodni i nieszczęść. Edward Gibbon, który pewnie przetłumaczył słowa Voltaire'a, choć nie przypominam sobie, żeby go wymieniał, powiedział dokładnie to samo. Historia jest kroniką zbrodni, szaleństw i nieszczęść ludzkich. To przetłumaczone zdanie Voltaire'a. To jest oczywiście prawda, ale nie cała. Historia jest także kroniką walki człowieka przeciwko tym szaleństwom, zbrodniom i nieszczęściom. Cała historia się z tego składa. Ta walka nie zostanie nigdy przegrana. Będzie się toczyć bez końca. Ta walka będzie się toczyć bez końca. Polskiej Studio Publishing. Tekst Jan Litwin-Staszewski. Czytał Jan Czernielewski.